Szanowni Państwo, przygotowania do stanu wojennego zaczęły się tak naprawdę w momencie, w którym ruch nazwany później Solidarnością dopiero się rodził w fazie prenatalnej, czyli w czasie strajków w sierpniu 80 roku, 16 sierpnia, a więc dwa dni po tym, jak powstał MKS w Stoczni Gdańskiej, w MSW utworzono sztab operacji Lato 80 na czele z wiceministrem spraw wewnętrznych generałem Stachurą, i on rozpoczął przygotowania do pacyfikacji siłowej Stoczni Gdańskiej i innych zakładów. Tej decyzji, jak wiemy, nie wprowadzono szczęśliwie w życie, ani prowadzono jej z powodów, które w następujący sposób uzasadnił sekretarz KCPZPR w tym czasie, później wkrótce potem pierwszy sekretarz KCPZPR Stanisław Kania, który w tym czasie w sierpniu 80 roku odpowiadał za aparat bezpieczeństwa. Kania na posiedzeniu biura politycznego na 4 dni przed podpisaniem porozumień w Gdańsku mówił tak: rozpatrywana jest też możliwość zdobycia portów północnego i Świnoujściu. Zadania tego nie można powierzyć wojsku. Robi się rozpoznanie, czy mogłaby tego dokonać milicja obywatelska. To nie jest sprawa prosta i łatwa. Trzeba mieć też świadomość grożących konsekwencji. Nawet jeśli się porty zdobędzie, to co potem? Kto je będzie obsługiwał? Potrzebni fachowcy. I to jest, proszę Państwa, nie przypadkiem przytoczyłem cytat akurat ze Stanisława Kani, bo on jest tutaj postacią bardzo istotną dla zrozumienia, dlaczego do stanu wojennego nie doszło na przykład już jesienią roku 80. Otóż Kania, który na początku września, wykorzystując choroby Gierka i układ sił w kierownictwie PZPR, przejął władzę, był zwolennikiem czegoś, co można by nazwać rozwiązaniem politycznym problemu Solidarności, która się w efekcie tych strajków latem 80 roku pojawiła. Ja to nazywam umownie doktryną Kani. Proszę Państwa, na czym polegała owa doktryna Kani, której on nigdy oczywiście nie sformułował, tak jak ja ją Państwu za chwilę przedstawię, ale ją odtwarzam z różnego rodzaju jego wypowiedzi, sugestii na różnego rodzaju naradach i spotkaniach. Otóż, proszę Państwa, Kania, najkrócej mówiąc, uważał, że trzeba wykorzystać wszystkie możliwości do spacyfikowania tego rodzącego się ruchu społecznego, który we wrześniu 80 roku przyznał nazwę Solidarność, nie używając wprost siły na masową skalę przeciwko niemu, czyli właśnie nie wprowadzając stanu wojennego, co nie znaczy, że Kania nie akceptował przygotowań do takiego. Przygotowania do stanu wojennego były prowadzone od jesieni 80 roku i, że tak powiem, zapięte na ostatni guzik zostały w marcu 81 i Stanisław Kania wtedy podpisał jako pierwszy sekretarz taki dokument o nazwie Myśl Przewodnia Stanu Wojennego, która skłoniła zresztą prokuratorów IPN do włączenia Kani do grona osób oskarżonych w procesie o stan wojenny, co nie było kompletnie bezsensownym, ale czysto formalistycznym patrzeniem na sprawę, że skoro się podpisał, to znaczy się przygotowuje. Tymczasem Kania prowadził, proszę Państwa, swego rodzaju grę. Na czym ta gra polegała? Proszę Państwa, powiedzmy sobie jasno, Kania nie był żadnym fanem Solidarności, nie chciał jej uchronić, nie był żadnym Konradem Wallenrodem, nie broń Boże. Kania po prostu uważał, że operacja, tak jak to w tej jego pierwszej wypowiedzi właśnie, którą Państwu zacytowałem, że ta operacja wiąże się z ogromnym ryzykiem wielopoziomowym dla sytuacji Polski. Zatem próbował doprowadzić do spacyfikowania, może słowo spacyfikowanie jest złe, do rozbrojenia Solidarności bez takiej konfrontacji, której ostatecznie użył generał Jaruzelski w postaci stanu. Z czego to wynika? Z przekonania Kani, że Solidarność jest ruchem wewnętrznie bardzo mocno zróżnicowanym. W tej retoryce Kani to często chodziło o dwa nurty. Zresztą ta retoryka nie była tylko retoryką samego Kani, ją podzielało wielu ludzi w kierownictwie PZPR, a mianowicie, że w ruchu solidarnościowym są dwa nurty. Jest ten nurt kontrrewolucyjny, sterowany, prawda, przez ludzi z opozycji przedsierpniowej, za którymi oczywiście czają się wywiady na czele z amerykańskim,
prawda? Ale z drugiej strony jest też w Solidarności ten zdrowy, robotniczy nurt, który można próbować pozyskać. To jest ten nurt, który nie podnosi ręki na pryncypia ustroju socjalistycznego, sojuszy, Związki Radzieckie i tak dalej. I Kania był przekonany, że przy zastosowaniu odpowiedniego miksu działań o charakterze propagandowym i operacyjnym, bo chodziło o działalność agenturalną ludzi związanych ze służbami specjalnymi skierowano w szeregi Solidarności, a więc że te łącznie działania agenturalne i propagandowe doprowadzą prędzej czy później do pęknięcia tego ruchu. Ten ruch pęknie wewnętrznie i następnie uda się tą część radykalną zmarginalizować, a tą część umiarkowaną pozyskać i wbudować w system polityczny PRL. Jak to Kania mówił, jest na przykład taka narada na początku stycznia 1981 roku. Kania przychodzi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i tam przekonuje właśnie różnych towarzyszy z bezpieki, którzy są bardzo rozczarowani, że nie daje tego zielonego światła do uderzenia w Solidarność, że to nie jest takie proste, bo mówi, że na przykład szturmem nie da się niczego rozwiązać. I dalej, w naszych poczynaniach wewnętrznych musimy brać pod uwagę, jakie one mogą wywołać reperkusje na Zachodzie. Na Zachodzie. Kania się boi Zachodu. Dlaczego? Bo w tym kontekście zaznacza, by istnieć trzeba pożyczyć w tym i przyszłym roku 10 miliardów dolarów. I to jest bardzo wyraźne. Kania po prostu się boi, że jeżeli ta kroplówka z Zachodu, o której będę mówił jeszcze za chwilę, wygaśnie, to gospodarka PRL się załamie i wtedy totalnego wybuchu społecznego, czy takiego o charakterze anarchicznym, który tak naprawdę Solidarność hamowała, czy tylko ludzie ruszą na komitety, powtórzy ten scenariusz znany z grudnia 70 roku, czy z poznańskiego czerwca w skali ogólnopolskiej. A zatem, proszę Państwa, Kania przez wiele miesięcy forsował koncepcję właśnie takiego działania z jednej strony o charakterze propagandowym, taka zmasowana akcja propagandowa, której celem było pokazywanie właśnie Solidarności jako ruchu dwoistego, z jednej strony pozytywnego, robotniczego, ale z drugiej strony właśnie takiego opanowanego przez siły antysocjalistyczne i straszenie oczywiście konsekwencją zdominowania Solidarności przez te siły antysocjalistyczne. Z drugiej strony stosowania czegoś, co w MSW nazwano strategią odcinkowych konfrontacji. Co to była strategia odcinkowych konfrontacji? To było generowanie sztuczne bądź podsycanie realnie istniejących lokalnych konfliktów. Najczęściej przyczyną na przykład były żądania ze strony Solidarności usunięcia jakichś notabli skompromitowanych w latach 70. ze stanowisk, na co władze się nie zgadzały, albo na przykład podsycano konflikty dotyczące na przykład tworzenia regionów Solidarności. Wiecie, bądź nie, to był proces żywiołowy, bardzo trudny, tam wyszły różne animozje terytorialne, te granice regionów są dość, jak się dzisiaj na to patrzy, dziwne miejscami, bo na przykład być tak, może był taki region Tarnobrzeski, który się nie chciał nikomu podporządkować, prawda? Więc tam też mocno to podsycano przez agenturę. W szeregach Solidarności znalazło się, jak się szacuje, około 1800 agentów samej Służby Bezpieczeństwa. Do tego jeszcze dochodzi agentura służb wojskowych. To oczywiście było za mało, żeby opanować ten ruch od środka, ale wystarczająco dużo, żeby podsycać takie lokalne konflikty. I proszę Państwa, jak się wydaje, taką odcinkową konfrontacją miał być też kryzys bydgoski, który jednak przekształcił się z racji po pobicie działaczy Solidarności w czasie sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, przerodziło się w konflikt ogólnopolski. I było o tyle ważne, że to był moment jakby taki szczytowy Solidarnościowej rewolucji. Znaczy skala mobilizacji społecznej Solidarności w związku z tym pobiciem, ten strajk generalny, którym grożono, to był moment, w którym, jak się wydaje, Solidarność osiągnęła maksimum swojej mobilizacji. I fakt, że ostatecznie do tego strajku generalnego nie doszło, Solidarność się z tego wycofała, był, jak się wydaje, momentem przełomowym dla spadku, znaczy zmiany w tendencji w nastrojach społecznych. Otóż o ile do marca 1981 roku możemy nie tylko intuicyjnie, ale także na podstawie
różnych cząstkowych badań socjologicznych mówić o tym, że ruch solidarnościowy potężnieje, że ta fala się robi coraz silniejsza i coraz wyższa, tak po marcu 1981 roku ona zaczyna stopniowo opadać i to nie pozostaje niezauważone przez ludzi w obozie władzy. Kania jest coraz większym optymistą, że jeszcze trochę i ten ruch pęknie, no ale miesiące mijają, a to pęknięcie jednak nie następuje. Choć następuje inny proces, a mianowicie następuje stopniowy spadek poparcia dla Solidarności i wzrost poparcia dla władz. Za chwilę podam konkretne liczby na ten temat. W każdym razie jeszcze na 9 zjeździe w lipcu, 9 nadzwyczajnym zjeździe PZPR w lipcu 1981 roku Kania bardzo wyraźnie wygrywa wybory na pierwszego sekretarza. Ma bardzo silny mandat w związku z tym, ale dynamika jakby tego kryzysu jest tak duża, że po 3 miesiącach Kaniac poddawano oczywiście, o czym dotąd nie mówiłem, coraz silniejszej presji ze strony Moskwy, ale także tych twardogłowych w kierownictwie PZPR, którzy dążyli do konfrontacji, decyduje się na bardzo ryzykowne posunięcie, a mianowicie w październiku 1981 żąda wotum zaufania dla tej swojej doktryny, tej swojej polityki, czyli nie dawania zielonego światła dla stanu wojennego, chociaż te przygotowania do niego są już zamknięte i od marca cała machina czeka tylko na wydanie polecenia uderzenia w Solidarność. Kania na plenum 17 października 1981 roku podaje się do dymisji. I to głosowanie nad dymisją Kani jest jako formą, on liczy na to, że ta dymisja nie zostanie przyjęta. I proszę Państwa, okazuje się, że to nie jest tak, że Kania w październiku 81 już nie ma żadnego poparcia, bo wynik głosowania jest 104-79. Czyli 104 jest za przyjęciem dymisji Kani, 79 członków Komitetu Centralnego PZPR jest przeciwko dymisji Kani. Czyli jak widać, Kania przegrywa w takiej proporcji 60-40%, otwierając drogę do władzy tej najwyższej generałowi Jaruzelskiemu, który już w tym czasie jest osobą numer 2, bo jest od lutego 81 premierem. I Jaruzelski dość długo jest takim głównym punktem oparcia dla Kania. Za chwilę jeszcze powiem o takim ważnym wydarzeniu, które ma miejsce wcześniej, które to pokażę, gdzie oni obaj grają razem. Natomiast Jaruzelski zmienia zdanie latem 81 roku, ponieważ dochodzi do przekonania, że sytuacja w nastrojach społecznych się zmienia i tak jak był przeciwnikiem uderzenia siłowego, jest taka jego wypowiedź znana w czasie tych narad w kierownictwie w sierpniu 80 roku przeciwko wprowadzeniu wtedy stanu wojennego, że nie ma szans na jego wyegzekwowanie i tak jak jako początkowo premier wspierał linię Kani, tak latem 81 roku, nie bez oczywiście wpływu towarzyszy radzieckich, którzy tu bardzo wyraźnie z dokumentów wynika, zaczynają pracować nad towarzyszem Wójciechem, przekonując go do tego. Ale wydaje się, że decydująca jest zmiana w nastrojach społecznych. Zaczyna się opowiadać za uderzeniem w Solidarność. I proszę Państwa, bardzo charakterystyczna jest taka narada, którą w swoich wspomnieniach, w dziennikach opisuje Mieczysław Rakowski, który jako wicepremier w rządzie Jaruzelskiego 8 sierpnia roku 81. I Rakowski pisze, na podstawie danych, jakie ma Kiszczak, stwierdzamy zgodnie, że po raz pierwszy od sierpnia ubiegłego roku mamy do czynienia z polaryzacją społeczeństwa. Jakaś część przestaje wierzyć przywódcom Solidarności. I to jest, jak się wydaje, moment, Jaruzelski zaczyna dostrzegać szansę, że tą operację się uda skutecznie przeprowadzić. Czy skala oporu nie będzie aż tak wielka, jakby wskazywało przekonanie wielu czuciu Solidarności, skoro jest na sprawie 10 milionów, to nikt nam nie jest się w stanie przeciwstawić, no może z wyjątkiem Armii Czerwonej, ale na to nie mamy wpływu. W Polsce nie ma sił wystarczających, żeby nam stawić czoła. Natomiast oczywiście Jaruzelski najpierw musi zająć najważniejsze stanowisko, czyli stanowisko pierwszego sekretarza. To jest październik roku
81, bo bez pierwszego ten system był tak zbudowany, że jak było Kania był pierwszym sekretarzem, nie chciał jakby wcisnąć zielonego światła dla stanu wojennego, tak jakby ten stan wojenny nie mógł być wprowadzony. Bo bez pierwszego sekretarza po prostu ten system nie działał, musiał zostać zbudowany. W momencie, w którym Jaruzelski zostaje pierwszym sekretarzem, może używać zielonej guzi, ale czeka jeszcze, aż zacznie się zima, bo wiadomo, że w październiku jest dużo cieplej niż w grudniu zwykle. W związku z tym, jak było w roku 81, a Jaruzelski zdawał sobie sprawę, że wszelkie protesty łatwiej pacyfikować w zimie niż latem. Jeden z pierwszych posunięć Jaruzelskiego jest, jako pierwszego sekretarza, jest skierowanie w teren tak zwanych wojskowych terenowych grup operacyjnych. To jest takie klasyczne rozpoznanie dla wojskowych oczywiste. Rozpoznanie terenu przyszłego działania oficjalnie, ci wojskowi mają, prawda, się przyjrzeć problemom, które mają lokalne instytucje, urzędy, zakłady pracy, ale w rzeczywistości ich zadaniem jest rozpoznanie tego, gdzie się pojawią po niespełna 2 miesiącach jako komisarze wojskowi. Reakcja Solidarności na to jest nijaka, no ale też jaka mogła być? No, Solidarność już ma za sobą ileś przecieków w różnych informacjach, że za chwilę będzie stan wojenny albo wręcz interwencja sowiecka, więc jakby reaguje na to niespecjalnie zdecydowanie. I Jaruzelski zatem dochodzi do przekonania, że można uderzyć w grudniu. Badania socjologiczne, które cały czas są w tym czasie prowadzone, nie tylko przez obóz rządzący, ale też przez Solidarność, w istocie rzeczy idą w podobnym kierunku i pokazuje go znakomicie to, co mówi na kilka dni przed wprowadzeniem stanu wojennego Jaruzelski marszałkowi Kulikowowi, czyli dowódcy Wojsk Układu Warszawskiego. Jaruzelski mówił tak, we wrześniu 81 rząd miał 30% poparcie, a Solidarność 70%. Obecnie, czyli na początku grudnia, rząd ma 53%, a Solidarność 47%. Szala poparcia przechyla się na naszą korzyść, powiada Jaruzelski. I jak się wydaje, ma rację. Z czego to wynika? No to jest skuteczność tej strategii Kani. Kania nie osiągnął finalnego efektu, nie doprowadził do pęknięcia Solidarności, natomiast zadał jej na tyle dużo ciosów, jak dzisiaj powiedzieli, wizerunkowych, w sensie propagandowych i odruchów odśrodkowych, które były w dużej części naturalne, ale były jakby wzmacniane przez działalność bezpieczeństwa. Ta Solidarność rzeczywiście zaczyna tracić poparcie społeczne jesienią 81. Jest to teza ciężko przyjmowana przez działacze Solidarności, którzy żyją takim mitem sierpnia i tego entuzjazmu pierwszych miesięcy. Otóż po ponad roku działania ludzie byli, nie mówię, że wszyscy, ale sporo ludzi było już naprawdę zmęczony tą sytuacją pewnego pata, który zaistniał w roku 81, który żadna ze stron nie była w stanie przejąć inicjatywy. No i do tego dochodzi jeszcze to, o czym dotąd mówiłem bardzo mało, wcale, czyli cała precyzyjna wojna psychologiczna związana z tworzeniem zagrożenia interwencją sowiecką. Od Państwa, to są te nieustanne ćwiczenia wojskowe, o których stale słyszę, ilekroć podważam to, co za chwilę mówię, to co za chwilę powiem, to słyszę, ale pan nie wie, ja widziałem te czołgi, one tam stały na granicy, te ćwiczenia, było kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy sowieckich na terytorium Polski. Oczywiście to wszystko jest prawda. Były te wszystkie ćwiczenia, największe ćwiczenia w dziejach Układu Warszawskiego, w jego historii, nie przypadkiem odbyły się jesienią 81, to były ćwiczenia, nie wiem, Zapad 80. Wszystko jest prawda. Tylko teraz jest pytanie, czy to były przygotowania do rzeczywistej interwencji, czy też to była wojna psychologiczna po to, żeby wytworzyć przekonanie społeczeństwa polskiego o tym, że ta interwencja właśnie wisi na włosku, jest nieuchronna. A w praktyce chodziło o to, żeby ułatwić działanie generałowi Jaruzelskiemu, bądź wcześniej Kani, który wielokrotnie obiecywał towarzyszom radzieckim, bo jeszcze nie mówiłem o całej grze, którą Kania prowadził na odcinku wschodnim. Cały czas zapewniał, że jeszcze kilka tygodni, no może miesięcy on na pewno uderzy, ale jeszcze czas nie dojdzie. On cały czas grał na czas, mówiąc społeczną sowiecką, rzeczywiście z kontrrewolucją zrobił porządek, ale jeszcze potrzebuje czasu, żeby mu pokazać zaufanie i tak dalej. I to tą grę zaczyna już jesienią roku 80 i toczy ją, jak mówię, tak naprawdę do czerwca 81 roku. Co się dzieje w czerwcu 81 roku? To jest wydarzenie, o którym dotąd nie mówiłem, a o którym warto wspomnieć, bo tu dochodzimy do tej najistotniejszej kwestii poziomu zagrożenia interwencji.
interwencją sowiecką. Otóż, proszę Państwa, w czerwcu 1981 Moskwa, rozdrażniona tymi obietnicami Kani bez pokrycia, że on zrobi porządek, brakiem postępu i taką właśnie nijaką postawą Jaruzelskiego jako premiera, który wspiera do tego momentu Kani, postanawia doprowadzić do puczu wewnątrz PZP. W czerwcu 1981 roku na plenum towarzysz Tadeusz Grabski, jeden z głównych ludzi Moskwy w kierownictwie PZP, wrzuca wprost wyzwanie Kani i zgłasza wniosek o usunięcie pierwszego sekretarza ze stanowiska jako człowieka, który nie radzi sobie w walce z kontrrewolucją. I mamy wynik głosowania. W tym czasie komitet centralny jest nieco mniejszy liczebnie niż po 9 zjeździe. 89 popiera Kanie, 24 Grabskiego. Czyli 24 jest za wymianą pierwszego sekretarza, 89 członków Komitetu Centralnego jest przeciwko zmianie pierwszego sekretarza. I tak jest wynik puczu ze strony Moskwy. Po prostu pokazuje, że Moskwa nie ma dość sił w kierownictwie PZP, żeby obalić pierwszego sekretarza. Ma oczywiście siły militarne, ale w sensie przewrotu wewnętrznego ponosi porażkę. I teraz, proszę Państwa, konkretny cytat, który nas prowadzi do tego właśnie kwestii poziomu zagrożenia interwencją sowiecką. Otóż, proszę Państwa, na początku października 1981 roku, więc na 2 tygodnie przed upadkiem Kani, członek biura sowieckiego, biura politycznego Oleg Rachmanin rozmawia z towarzyszami z NRD, z partii komunistycznej NRD i mówi do Honeckera następujące zdanie. Nie możemy tak po prostu wstawić nowego pierwszego sekretarza PZP. Chętnie byśmy to zrobili, ale jak mielibyśmy tego dokonać? Polacy muszą to zrobić sami. I dalej mówiąc o potencjale tak zwanych zdrowych sił, Polacy muszą zrobić sami, te zdrowe siły w PZP mają to zrobić. I tacy właśnie jak Grabski, Olszowski, Kociołek. Mówi dalej tak. Rok 1968 nie może się powtórzyć. Rok 1968 to jest interwencja Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Kto, jeśli nie sami Polacy, powinni przeprowadzić decydującą konfrontację? Nie mogą przecież dojść do władzy na naszych czołgach. To mówi towarzysz Rachmanin do towarzyszy z NRD, którzy już też w tym czasie, mimo że Honecker na początku, na przełomie roku 80-81 napierał na interwencję, są coraz bardziej jakby oswojeni, myślą, że żadnej interwencji nie będzie. A zatem, proszę Państwa, jeszcze do tej sprawy wrócę, zagrożenia stanu z interwencją sowiecką, ale chcę tu wyraźnie podkreślić, to, że presja Moskwy na wprowadzenie stanu wojennego była, jest oczywiście faktem. Ale to nie może przekreślać tego, że w świetle znanych dokumentów to nie Moskwa przeforsowała decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego, to tą decyzję rzeczywiście podjął osobiście generał Jaruzelski. No ale żeby zrozumieć jego motywację, chcę przytoczyć jeden z takich ważniejszych cytatów, jeśli się mówi o historii politycznej Polski w roku 81, mianowicie po wyborze na pierwszego sekretarza, a więc po tym odejściu, po porażce Kani, który nie dostaje wotum zaufania, Jaruzelski dzwoni do Breżniewa i to jeszcze radzieccy sporządzili z dobrym zwyczajem stenogram z tej rozmowy. I co mówi Jaruzelski do Breżniewa w dniu swojego wyboru na pierwszego sekretarza? Zgodziłem się przyjąć to stanowisko po dużej wewnętrznej walce tylko dlatego, iż wiedziałem, że wy mnie popieracie i że wy jesteście za tą decyzją. Jeżeli byłoby inaczej, nigdy bym się na to nie zgodził. To mówi Jaruzelski do Breżniewa i to jest jakby jasne. Zgodziłem się, ale biorąc to, wiem, że muszę zmienić politykę Kani. To znaczy muszę uderzyć w Solidarność. Jak się do tego Jaruzelski zabiera, już Państwu mówiłem. I teraz wracamy do kwestii poziomu zagrożenia interwencją sowiecką. W grudniu 1981 roku, na kilka dni przed wprowadzeniem stanu wojennego,
Jaruzelski spotyka się z marszałkiem Kulikowem. To jest ta słynna rozmowa z 8 na 9 grudnia, którą opisuje adiutant generała, notatkę z niej sporządził adiutant marszałka Kulikowa, generała Noszki. I co mówi Jaruzelski Kulikowowi? Mówi, że wszystkie przygotowania do stanu wojennego zostały zakończone, że została wydana decyzja, że stan wojenny zostanie wprowadzony w najbliższą, w noc z soboty na niedzielę z 12 na 13 grudnia. Przekonuje go, że jest optymistą co do szans, no bo mówi o tych badaniach opinii publicznej, które wcześniej cytowałem. Mówi też, opisując morale podległych mu służb, że jest ono dobre. Tu jest takie zdanie. W toku tych wszystkich wydarzeń związanych z powstaniem Solidarności na razie pozostało nietknięte Wojsko Polskie. No, Wojsko Polskie jest w dobrej kondycji, wykona rozkaz. Ta zaraza solidarnościowa nie dotarła. No i zresztą w tym celu przedłużono tym rocznikom, które były powołane w latach 78-79 zasadniczą służbę wojskową o kolejne miesiące, żeby nie wpuścić nowych roczników, tych, które były na wolności, poza wojskiem w okresie już po sierpniu 80. No i to też wymagało, nie można było tego w nieskończoność przeciągnąć, to też wymagało szybkich decyzji, choć wydaje się, że decydująca była zima i ten moment, i te zmiany w nastrojach społecznych. I Jaruzelski powiada w ten sposób do Kulikowa. Mówi mianowicie, że jeżeli strajkujący będą protestujący przeciwko właśnie tej operacji wprowadzenia stanu wojennego, będą pozostawali w zakładach, będą prowadzili strajki okupacyjne w takiej formie, w jakiej to miało miejsce latem roku 80, oczywiście władze PRL sobie z tym poradzą. Natomiast zastanawia się w rozmowie z Kulikowem nad sytuacją, w której doszłoby do protestów ulicznych na wielką skalę. I tu podaję konkretnie przykład Górnego Śląska, gdzie mówi, że na Górnym Śląsku ma do dyspozycji tylko jedną dywizję, a mieszka tam 4 miliony ludzi. I w związku z tym stwierdza, że gdyby te tłumy wyszły na ulicę, nie będzie w stanie sobie poradzić z opanowaniem tego. I w związku z tym pyta Kulikowa, czy w takiej sytuacji jest możliwe wprowadzenie operacji Tarcza 81, czyli tak naprawdę kryptonimu interwencji Układu Warszawskiego w Polsce. Na tak postawione pytanie Kulikow nie udziela Jaruzelskiemu jasnej odpowiedzi, mówiąc, że musi go skonsultować oczywiście z kierownictwem politycznym w Moskwie. I przekazuje odpowiedni meldunek. 10 grudnia 81 roku zbiera się sowieckie biuro polityczne. Protokół z posiedzenia tego biura politycznego znamy w Polsce od roku 93, choć świadomość przywiózł go wtedy do Polski Borys Jelcyn, zresztą w pakiecie z innymi dokumentami. Jakby świadomość istnienia tego dokumentu się, mam wrażenie, w Polsce słabo rozpowszechniła, szkoda, bo to jest bardzo ważny dokument, bo tam właśnie trwa narada na temat tego, czy wkraczać, znaczy jak zareagować na prośbę generała Jaruzelskiego. I konkluzja tej narady, takiej można powiedzieć, jest bardzo jednoznaczna. Właściwie żaden z zabierających głos nie proponuje udzielić Jaruzelskiemu pomocy wojskowej. Wszyscy są zgodni co do tego, że w istniejącej sytuacji o wprowadzaniu naszych wojsk do Polski nie
nie może być mowy. Najdalej posuwa się w tej dyskusji ówczesny szef KGB, ciekawy Jurij Andropow, który mówi w ten sposób. Nie zamierzamy wprowadzać wojska do Polski. To jest słuszne stanowisko i musimy przestrzegać go do końca. Nie wiem, jak będzie z Polską, ale nawet jeśli Polska będzie pod władzą Solidarności, to będzie to tylko tyle. Ale jeśli na Związek Radziecki rzucą się kraje kapitalistyczne, a oni już mają odpowiednie uzgodnienia o różnego rodzaju sankcjach ekonomicznych i politycznych, to dla nas będzie to bardzo ciężko. Z kolei szef sowieckiej dyplomacji Andrzej Gromyko mówi tak, nie może być żadnego wprowadzenia wojsk do Polski. Sądzę, że możemy polecić naszemu ambasadorowi, aby odwiedził Jaruzelskiego i poinformował go o tym. No i wreszcie najważniejsza osoba na tym posiedzeniu Susłow, Michał Susłow po Breżniewie, tylko otworzył zamknął, jego stan wtedy był już taki, że nie bardzo kontaktował na dłuższych powiedzeniach, nie był w stanie brać udziału, więc podsumowuje Susłow. Myślę więc, że wszyscy tutaj jesteśmy zgodni, iż w żadnym wypadku nie może być mowy o wprowadzaniu wojsk. Na odpowiedź dostała Jaruzelskiemu przekazał. Czy to, proszę Państwa, jak często ilekroć przytaczam te cytaty i całą tą argumentację słyszę, że ja twierdzę, iż w związku z tym Związek Radziecki w ogóle pogodził się z jakby niepodległością Polski, w ogóle z utratą wpływu na Polskę. Oczywiście jest to kompletne doprowadzanie tej tezy do absurdu przez przemysłowanie. Nie. To, co możemy stwierdzić na podstawie tych dokumentów, jeszcze kilku innych, bo ja tutaj nie opowiadam to może jak będę na pytania odpowiadał, to jeszcze rozwinę inne wątki, ale które potwierdzają generalnie. Ja mówię tylko o tym, że w grudniu 1981 roku Polsce nie groziła interwencja Układu Warszawskiego, faktycznie interwencja sowiecka. Nie wiemy, co by się zdarzyło w styczniu 1982 roku, czy w miesiącach następnych. Bo oczywiście można sobie wyobrazić taki kierunek wydarzeń, który zmusiłby Rosjan do interwencji. W szczególności wtedy, gdyby w Polsce zaczęły się ataki na bazy wojsk radzieckich, czy przynajmniej próbowano przerywać szlaki komunikacyjne łączące z terytorium Związku Radzieckiego z bazami sowieckimi w NRD, których było ponad 300 tysięcy. Być może także, gdyby doszło do prób takiego siłowego przejmowania władzy połączonej z atakami na działaczy PZPR w stylu znanym z Budapesztu. Roku, a więc lincze, wieszanie na latarniach, to być może wtedy towarzysze radzieccy też zdecydowali, uznali, że nie ma innego wyjścia, trzeba ratować swoich ludzi nad Wisłą. Natomiast w tamtych realiach końca roku 81, gdzie najdalej radykalnie sformułowanym postulatem przez Solidarność było żądanie wolnych wyborów do Rad Narodowych, podkreślam, nie do Sejmu PRL, tylko do Rad Narodowych, trudno uznać, że ta interwencja wisiała na włosku. Ona nie była całkowicie wykluczona. Oczywiście nikt przytomny nie może mówić w tamtej rzeczywistości, że interwencja sowiecka Polsce nie groziła i ja tego nie mówię. Mówię natomiast, że w tym konkretnym momencie trudno twardsze dowody, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, której Jaruzelski pyta, czy jeżeli sam sobie nie będę w stanie poradzić, to wy mi pomożecie. I dostaję odpowiedź, nie, pomożemy ci politycznie, gospodarczo, ale militarnie ci nie pomożemy. To ja w ogóle nie bardzo o czym tu dyskutować. Natomiast oczywiście, z czego wynika opór przeciwko temu? No to w bardzo określonym świetle stawia Jaruzelskiego i tych, którzy mu pomagają. To jest oczywiste. Proszę Państwa, jeszcze chciałem o kilku sprawach też wydaje mi się istotnych powiedzieć. Bo to oczywiście nie jest tak, że Związek Radziecki miał to zero-jedynkowy wybór, znaczy albo interwencję militarną, albo pogodzenie się z kierunkiem wydarzeń w Polsce. Nie, oczywiście Związek Radziecki miał to narzędzie bardzo ważne, o którym trzeba wspomnieć, żeby być rzetelnym, nacisku na Polskę. Nawiasem mówiąc, Rosja w mniejszym wprawdzie zakresie ma po dzień dzisiejszy. No, oczywiście chodzi o nośniki energii. Polska była całkowicie wówczas uzależniona od dostaw gazu ze Związku Radzieckiego, w mniejszym stopniu od ropy naftowej, ponieważ Edward Gierek zbudował łodziwo naftoport i tak naprawdę hipotetycznie można sobie było wyobrazić dostawy z innych źródeł niż sowieckie ropy naftowej. Natomiast jeśli chodzi o gaz, sytuacja była bardzo jednoznaczna. Poza tym oczywiście gospodarka polska była w dużym stopniu zależna od dostaw różnego rodzaju komponentów, surowców ze Związku Radzieckiego, ale trzeba też jasno powiedzieć, że była też po latach 70. bardzo mocno uzależniona od Zachodu. To właśnie efekt
dekady rządów Edwarda Gierka sprawił, że gospodarka PRL-u stała się taka hybrydowa. Z jednej jej część była oczywiście nakierowana na eksport i import ze Związku Radzieckiego, ale część była już mocno związana z Zachodem, stąd jej załamanie po wprowadzeniu stanu wojennego, kiedy Stany Zjednoczone i inne kraje zachodnie obłożyły PRL sankcjami i właściwie sprzedawano tylko za gotówkę towary, gotówki władze PRL nie miały, więc praktycznie import się załamał, w ślad za tym znaczna część gospodarki znalazła się w katastrofalnym położeniu. Natomiast trzeba powiedzieć też słów kilka o postawie Zachodu. Bo proszę Państwa, trzeba sobie zdawać sprawę, że Zachód po pierwsze miał politykę nie do końca jednolitą wobec wydarzeń w Polsce. I tu wyraźnie trzeba odróżnić, bo nas dziwić, jak dzisiaj patrzymy na historię, na dzisiejszą współczesną politykę światową w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie, to widzimy, że trochę inaczej się zachowują kraje Europy Zachodniej, a trochę inaczej Stany Zjednoczone. Więc wtedy ta różnica była jeszcze wyraźniejsza. Z jednej strony mieliśmy Stany Zjednoczone, gdzie właśnie rząd objął Ronald Reagan. To jest czynnik bardzo ważny, którego też w Polsce się rzadko bierze pod uwagę, a mianowicie rzeczywiście może nie przerażenie, ale drobne zaniepokojenie takie na Kremlu wywołał program Reagana, forsowania zbroi i twardej polityki wobec Związku Radzieckiego. To właśnie między innymi o tym mówił tutaj Andropow, o tych różnych uzgodnieniach, które rzeczywiście później Amerykanie przeforsowali. Natomiast tu jest to kraje Europy Zachodniej, więc Niemcy Zachodnie, Francja, w mniejszym stopniu Wielka Brytania, bo ona się trzymała bardziej Stanów Zjednoczonych, ale te dwa główne kraje Europy Zachodniej, nie ma co kryć, ale z niepokojem patrzyły na rewolucję solidarnościową w Polsce. Dlaczego? No bo bały się destabilizacji w środku Europy, destabilizacji, której konsekwencją był w taki skrajny scenariusz nawet wybuch III wojny światowej. A na mniejszą skalę jakieś ogromne masy uchodźców. No, wojna w środku Europy była dla nich czymś niezwykle niepokojącym. W konsekwencji tego dość długo kraje Europy Zachodniej były skłonne finansować, rzeczywiście finansowały tą gasnącą PRL-owską gospodarkę do 13 grudnia, bo ten tanie, który tam mówił Państwo, żeby przetrwać tych 10 miliardów dolarów w ciągu 2 lat, oczywiście takich kredytów nie dostał, ale jest faktem, że wobec załamania gospodarczego, które się zaczęło w Polsce tak naprawdę w drugiej połowie lat 70., a w roku 80., 80. też się pogłębiło. Myśmy jako gospodarka PRL-owska żyli w dużym stopniu na kredyt, właśnie kredyt Zachodu. Oczywiście Związek Sowiecki też pewnej pomocy udzielał, ale tak naprawdę realnie zwiększono dopiero po wprowadzeniu stanu wojennego. Natomiast do 13 grudnia Polska żyła w dużym stopniu z pożyczek, które, ale przynajmniej z odraczania rat kredytów zaciągniętych przez Gierka, na co godziły się kraje zachodnie, no licząc, że właśnie tą kroplówką będą jakoś tą stabilizowały tą sytuację w Polsce, że to nie będzie się eskalowało. Ale samo wprowadzenie stanu wojennego zostało i w Bonn, i w Paryżu przyjęte co tu pridzulgą. Zwłaszcza kiedy okazało się, że to jest stan wojenny, który nie powoduje wybuchu wojny domowej, ani tym bardziej interwencji sowieckiej. To trzeba jasno powiedzieć. To jest bardziej stanowcza była polityka Reagana, natomiast chodzi o Europę Zachodnią. Oni uznali, że mają kłopot z głową, czasem jasno powiedzieć. No i wreszcie, proszę Państwa, czynnik, który też generałowi Jaruzelskiemu, o którym dotąd nie mówiłem, ale ułatwił wprowadzenie stanu wojennego obok tej zmiany w nastrojach społecznych, co wydaje mi się najważniejszym czynnikiem, ciągle niedocenianym, bo jakby nie pasuje do takiej też pewnej retoryki, takiej powiedziałbym no takiej hagiograficznej trochę, która się pojawia w Polsce, jako cały naród popierał solidarność. Otrzymajcie, chodzi o postawę Kościoła katolickiego, a konkretnie nowego prymasa Józefa Glembu. Otóż rok 81 to moment śmierci prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego w maju 81 roku i objęcia tego urzędu, który był wtedy jednak nieporównanie silniejszy i ważniejszy niż jest dzisiaj, przez Józefa Glembu, który starał się linię Wyszyńskiego kontynuować, ale no nie miał w istocie rzeczy tego potencjału i możliwości, który miał Wyszyński. Na czym ta linia Wyszyńskiego polegała? Czy ona była bardzo złożona? Bo z jednej strony prymas Wyszyński uważał, że trzeba hamować radykalne zapędy Solidarności,
po to, żeby nie prowokować właśnie interwencji sowieckiej. Stąd się wzięło to słynne kazanie na Jasnej Górze w sierpniu 80 roku, żeby miarkować postulaty strajkujących. Tak jak w Stoczni zostało odebrane, mówiąc krótko, bardzo źle. Prymas nas nie popiera. I to był nurt, który później jakby w wystąpieniach prymasa się pojawił, żeby nie eskalować, żądać wobec władz, ale z drugiej strony tak naprawdę prymas Wyszyński w istocie rzeczy dążył do rozszerzenia rewolucji solidarnościowej tylko na inny pole. Otóż on nie jakby apelował, tutaj bardzo wyraźnie było jego oddziaływanie na Wałęsę, ale nie tylko, hamować żądania stricte polityczne, hamować żądania ustrojowe, zmian ustrojowych, nie drażnić niedźwiedzia, ale z drugiej strony rozszerzać głównawieś. I tak naprawdę prymas Wyszyński był jednym z głównych orędowników rozszerzenia ruchu solidarnościowego na polską wieś, legalizacji Solidarności Rolniczej, na co władze oczywiście się długo nie zgadzały. Tak naprawdę rejestracja, przypomnę, Solidarności Rolniczej to jest dopiero maj 81 roku, to jest tak naprawdę wiele miesięcy po rejestracji Związku Zawodowego Solidarna. Władze długo się starały zahamować rozszerzenie tego ruchu na polską wieś, bo prymas Wyszyński bardzo na to napiera. I teraz Gleb, który próbował wejść w te buty prymasa Wyszyńskiego, brał tą strategię właśnie takiego hamowania, a jednocześnie rozszerzania działalności Solidarności, zwłaszcza na wsi, kontynuować, ale w praktyce znalazł się już pod ścianą, ponieważ Jaruzelski postanowił już, jakby kontynuując przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego, postawić i Solidarność, i Kościół pod ścianą. Stąd się wzięła też wielokrotnie przez generała Jaruzelskiego powtarzana, tylko że jako zupełnie inaczej interpretuje niż on to czynił, idea spotkania tzw. Wielkiej Trójki. Już na początku listopada, 4 listopada 81 roku generał Jaruzelski zaprosił jako premier i pierwszy sekretarz Lecha Wałęsę, przewodniczącego Solidarności, prymasa Glempa, proponując powołanie tzw. Rady Porozumienia Narodowego. Rzecz w tym, że ta propozycja była tak skonstruowana, żeby Solidarność ją odrzuciła, co miało być dodatkowym uzasadnieniem dla decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego. Na czym ta propozycja polegała? Mianowicie, że właśnie powstanie owa Rada Porozumienia Narodowego, która będzie takim ciałem porozumiewawczym, będzie jakby nadzorowała przemiany w Polsce, przede wszystkim chodziło o reformy gospodarcze. No ale gdyby to była propozycja, prawda, ciała, w którym są trzech graczy, to byłoby to logiczne. Ale Jaruzelski powiedział, ale w tej Radzie Porozumienia jeszcze będą przedstawiciele Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego, Frontu Jedności Narodu. I tak wymienił tam ileś podmiotów, nagle się okazało, że Kościół i Solidarność będą tam tylko jednymi z wielu graczy. Co w ogóle nie oddawało realnego układu sił społecznych, w którym liczyła się PZPR i podległy aparat przymusu, Kościół i Solidarność, a nie żadne ZDZ, czy tym bardziej Stronnictwo Demokratyczne. Więc Wałęsa jakby to odrzucił, powiedział, że tej propozycji nie może przyjąć, ale Glemp ją zaakceptował. I to była ta pułapka, w którą Jaruzelskiemu udało się Glempa wciągnąć. I nagle to był też ważny czynnik dla Jaruzelskiego. Kościół się zdystansował od Solidarności. Ja tu z cenną inicjatywą, prawda, pokojową wystąpiłem, a proszę bardzo, Wałęsa, który się skłania ku ekstremistom, co nie było zresztą prawdą, odrzuca. Wałęsa nie mógł jej przyjąć, bo natychmiast by znalazł się w mniejszości we władzach Solidarności. Chciał to po prostu przyjąć. Natomiast Glemp się tą pułapkę wciągnął i później ciąg dalszy to było oczywiście słynne wystąpienie Glempa na Jasnej Górze już po wprowadzeniu stanu wojennego, które było tak często powtarzane w radiu i w telewizji, że sam Glemp prosił, żeby już więcej tego nie powtarzać. I wysłał list w tej sprawie do generała Jaruzelskiego, żeby w kółko nie powtarzać jego przemówienia z Jasnej Góry. To jest jedyny znany mi przypadek, jak się duchowny katolicki żąda, żeby przestać jego publiczną homilię pokazywać. Więc to pokazywało też, to było bardzo istotne, że Glemp po prostu, ja mam, nie jestem jakimś totalnym krytykiem prymasa Glempa, bo on też ma swoje zasługi, on bardzo dużo dla kościoła w Polsce zrobił, ale w tej konkretnej sprawie dał się po prostu Jaruzelskiemu ograć. Proszę Państwa, podsumowując, bo mam nadzieję, że podyskutujemy o tym wszystkim, uważam, że stan wojenny był w dużym stopniu nie do uniknięcia, ponieważ
ponieważ logika systemu, to świetnie oddał Jacek Kuroń, polegała na tym, że jak mamy linię, sieć kolejową, nagle zostaje, powiedział, Solidarność ma takim pociągiem wpuszczonym na tory poza wszystkimi rozkładami. Więc jeżeli wpuszczamy pociąg, który jedzie poza wszystkimi rozkładami, istnieje pewna niewielka szansa, że on się nie zderzy z żadnym innym pociągiem. Ale to wymaga ogromnej ilości czynników sprzyjających temu, a jeżeli nie, to prędzej czy później takie uderzenie musi nastąpić. Nastąpiło. Trudno sobie wyobrazić, nie chciałbym tutaj wchodzić w modną dzisiaj historical fiction, czyli wyobrażanie sobie, jak mogłyby się potoczyć losy Polski, gdyby nie doszło do wprowadzenia stanu wojennego. Natomiast chcę zwrócić uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, wydaje mi się, że wbrew pozorom ta doktryna Kani, o której mówił, rozmilczania i generowania konfliktów Solidarności odniosła sukcesy, kiedy się czyta relacje i rozmawia z różnymi ludźmi, z działaczami Solidarności, ale tak głębiej, z większą szczerością, takie kombatanckie wspominki, to widać wyraźnie, że to wszystko wisiało na włosku, jeśli chodzi o jedność tego związku. I że tak naprawdę ta Solidarność, gdyby jeszcze dano ileś miesięcy podziałać, prawdopodobnie by pękła. Pękła wewnętrznie, znaczy część ta radykalna. Z czego to wynikało? Bo już nie miałem czasu o tym mówić. Jakby Państwo prześledzili tenor dyskusji na posiedzeniach Komisji Krajowej w końcu roku 1981, z tą ostatnią z 11-12 grudnia w Gdańsku, to tam się pojawia pewna wspólna diagnoza. Tracimy poparcie społeczne, ale odpowiedź, dlaczego tracimy poparcie społeczne, jest inna. Jakby dwojaka. Jedni mówią, dlatego tracimy poparcie, bo jesteśmy za bardzo radykalni, diagnoza jednej działaczy, a innych jest taka właśnie, dlatego tracimy poparcie, bo jesteśmy za mało radykalni. Jeżeli są tak, już nie wchodząc, co to konkretnie znaczy, jeżeli są tak rozbieżne diagnozy, to wróży rozłam. I moim zdaniem rozłam w Solidarności był bardzo prawdopodobny. Z drugiej zaś strony pamiętajmy, że niespełna 11 miesięcy po wprowadzeniu stanu wojennego zmarł Leonid Breżniew, a jego miejsce zajął Jurij Andropow. A więc ten, który na posiedzeniu w grudniu 1981 jakby dopuszczał w ogóle to, że w Polsce może dojść do rządów kogoś innego niż PZP. I że była jasność, objęcie rządów kogoś przez kogoś innego niż PZP w Polsce to nie musi być w horyzoncie polityki sowieckiej czy rosyjskiej oznaczać, że ten kraj przestaje być w strefie wpływów rosyjskich. Bo to pokazało nam rok 1989. Cała pierestrojka Gorbaczowa tak naprawdę nie miała w założeniu doprowadzić do tego, że blok państw satelickich w Europie Środkowo-Wschodniej się oddzieli od Związku Radzieckiego, przystąpi do Unii Europejskiej, do NATO. Nie. Tam się miały zmienić reżimy polityczne na bardziej takie liberalne z gospodarką rynkową. Natomiast w tej czy w innej postaci te kraje miały pozostać w orbicie wpływów Moskwy. I to świetnie pokazuje długi konflikt w latach 90. wokół rosyjskiego weta przed przyjęciem Polski do NATO, chociaż Związku Radzieckiego już nie było. To są dwie różne sprawy, dlatego nie należy tych rzeczy mieszać. Czym innym jest rząd takiego czy innego generała w Polsce, a czym innym jest geopolityczna zależność Polski od Moskwy. To są dwie różne sprawy. Proszę Państwa, to tyle w wielkim skrócie. Ja zdaję sobie sprawę, że o różnych sprawach mówiłem tutaj dość powierzchownie, ale jeśli będzie teraz czas, to chętnie odpowiem na pytania, ewentualnie wysłucham głosu polemiki. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Chciałbym spytać, czy zgodzi się Pan z takim stwierdzeniem, że stan wojenny odniósł całkowity sukces? Oprócz takich drobnych incydentów, jak w kopalniach Manifest Lipcowy czy kopalni Wujek, w skali tak dużego kraju jak Polska, to przedsięwzięcie generała Jezierskiego okazało się perfekcyjne, skończyło się całkowitym sukcesem. I druga kwestia, do której chciałbym, żeby się Pan odniósł. Czy uważa Pan, że to wielkie popchnięcie w Polsce, jakim był stan wojenny, odcedził z tej wierchuszki zarządu Solidarności ludzi, którzy wierzyli w transformację systemową, no, tak jak Pan ujął wcześniej, bardziej radykalnie, od ludzi, którzy
no, nie wierzyli za bardzo w możliwość zmiany systemu lub też już w jakiś sposób współpracowali, czy to z SB, czy z innymi organami państwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pierwsze pytanie oczywiście tak. Sam wydaje się, może nie stuprocentowym, bo stuprocentowych sukcesów nie ma nigdzie. No, na przykład nie Bujaka nie złapano i jeszcze tam Frasyniuka i jeszcze pewnej liczby osób przewidzianych do internowania, ale sukcesy na poziomie 90 kilku procent, jeżeli to można w procentach wyrażać. Oczywiście skala oporu przeciwko stanowi wojennemu była zaskakująco mała. Do strajków tu są szacunki, bo cały czas jakby tutaj są zbierane dane, doszło wedle jednej wersji w 199 zakładach, wedle innej w 200 kilkudziesięciu, ale tak czy owak to było dużo mniej niż strajkowało na Pomorzu Gdańskim, samym Pomorzu Gdańskim w sierpniu 80, i tam w pewnym momencie było prawie 700 strajkujących zakładów, w samym Pomorzu Gdańskim. Więc skala oporu, co więcej, z tych 200 kilkudziesięciu strajków, tylko w 40 kilku władze musiały się uciec do użycia siły fizycznej, żeby ten strajk złapać. W większości przypadków wystarczyło otoczenie zakładu i odczytywanie przez prokuratorów, przez megafony, co się dostanie, jak strajk się nie skończy. Tylko w 40 kilku trzeba było zastosować ten schemat znany z kopalni Wujek, jak czołg rozbija bramę, przez bramę biegają zomowcy i no właśnie, poza kopalnią Wujek, manifestem lipcowym, dwoma kopalniami Ziemowit i Piast, gdzie górnicy strajkowali pod ziemią, ten schemat z zomowcami wyrzucającymi w mocy pałek i gazu zabijającego strajkujących z zakładów, bo strajk jazowy się wszędzie sprawdza, że kopalni Wujek nie sprawdził tych dwóch, które strajkowały pod ziemią, bo tam się nie odważyło zjeżdżać. Natomiast tutaj od strony, że tak powiem, operacji militarnej, w cudzysłowie, do końca była kwazi militarna, ale on się udał znakomicie. Oczywiście później mieliśmy do czynienia jednak z pewnym oporem, choćby zawsze przypominał 31 sierpnia 82 roku, a więc największe demonstracje przeciwko stanowi wojennemu w 66 miastach. Nigdy ani wcześniej, ani później w historii Polski nie doszło do tak wielu demonstracji, ale okazało się to o wiele za mało, żeby zmusić Jaruzelskiego do jakichkolwiek ustępstw. A więc stan wojenny rzeczywiście jako operacja właśnie taka pacyfikująca, rozbijająca udał się. Oczywiście nie do końca na przykład udało się wyeliminować opozycji. I tu przechodzę do drugiej, czyli drugiego pana pytania, to jest znacznie trudniejsze. Bo jest faktem, że z tego prawie 10-milionowego ruchu ostało się tak naprawdę kilkadziesiąt tysięcy. Bo realnie tą opozycję lat 80. w powstanie wojennym tworzyło tak naprawdę kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Ale i tak jak na skalę bloku wschodniego to było wyjątkowo dużo. W żadnym innym kraju bloku sowieckiego nie możemy mówić o opozycji w tysiącach liczonych, tylko w dziesiątkach, kura w setkach. Na Węgrzech czy na Słowacji. W Polsce możemy mówić o kilkudziesięciu tysiącach ludzi aktywnie zaangażowanych w działalność opozycyjną w latach 80. I tego się rzeczywiście generałowi Jaruzelskiemu spacyfikować nie udało. Inna rzecz, że chyba on nawet do tego nie dążył. Trzeba powiedzieć, ja zwykle o generalnie Jaruzelskim mówię wyłącznie źle, ale chcę powiedzieć jedną dobrą rzecz. On rzeczywiście po 13 grudnia zaczął strategię cięcia po skrzydłach. Czyli z jednej strony liberałów partyjnych zmarginalizował, że tam chcieli jakieś reformy w PZB wprowadzać, ale z drugiej strony on osadził też na marginesie twarde głowy. Bo byli tacy, wspomnę towarzysza Grabskiego, zesłanego do NRD, istotną funkcję, który jeszcze przed tym zesłaniem zdążył taki list stosować do tam jakiejś organizacji partyjnej, faktycznie był taki manifest antyjaruzelski po paru miesiącach trwania stanu wojennego, którego konkluzja była taka, no towarzysz Jaruzelski jest za miękki, trzeba taką rewolucja nie jest rozbita, bo jest faktem, że byli tacy towarzysze, którzy pamiętali lata 40. i oni uważali, że jakieś tam internowania, czy jakieś tam aresztowania to są bzdury, trzeba by wywieźć do lasu i zastrzelić, koniec. I tacy towarzysze byli i zapewniam Państwa, że gdyby Jaruzelski im wyraźnie nie zakazał, to mielibyśmy takie przypadki. Nie mówię, że w całym kraju na gigantyczną skalę, paru wyrywnych towarzyszy by się chciało wykazać w walce z kontrrewolucją, zwłaszcza by się okazało, że jest bezpieczny. Główną robotę za Jaruzelski zrobił. I to trzeba
miasta, teraz do tej opozycji. Ta kilkudziesięciotysięczna grupa się zaczęła szybko różnicować. I ja bym nie powiedział tak, że stan wojenny odsiał jednych od drugich. Sama działalność w opozycji w latach 80. wymagała pewnej odwagi. To może nie była odwaga aż tak wielka, jak tak było podejmowanie w czasie II wojny światowej działalności konspiracyjnej, ale to była spora odwaga, bo można było stracić wolność, a w niektórych przypadkach zdrowie i życie. Więc to wymagało pewnej odwagi. Więc można powiedzieć, że w tym sensie stan wojenny odsiał, można powiedzieć, tych odważniejszych od tych mniej odważnych. Natomiast to środowisko było zróżnicowane i ono się różnicowało coraz bardziej. I ja zawsze, kiedy mówię o opozycji lat 80., to przy wszystkich różnicach mówię o takich dwóch nurtach. I w tym sensie jest to kontynuacja tego, co się zaczyna przed stanem wojennym. Nurcie umiarkowanym i radykalnym. Jest nurt umiarkowany, który się skupi wokół Wałęsy i Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, czyli tego głównego kierownictwa podziemnej Solidarności. I to będzie nurt, który tak naprawdę będzie przez całe lata 80. z różnym nasileniem powtarzał jedno i to samo. Chcemy wrócić do rozmów z władzami. Chcemy wrócić do rozmów z władzami. Apelujemy do władz PRL, wróćcie z nami do stołu. No i kiedy w końcu w 88 roku sytuacja geopolityczna się zmienia, gospodarcza również na niekorzyść Jaruzelskiego, nie chcę mówić, bo to cały odrębny wykład o korzeniach 89. i generał Kiszczak zaprosi Wałęsę do willi MSW przy ulicy Zabra, później do Magdaleny, zacznie się ten proces negocjacji, zacznie się realizować to, o czym Puroń tak naprawdę, jako jeden z tych strategów, pisał już w stanie wojennym. Puroń w internowaniu napisał taki słynny tekst w Białołęce o tezę o wyjściu z sytuacji bez wyjścia. Ten tekst jest bardzo fajny, bo z niego wszyscy cytują jedno zdanie, że trzeba organizować strajk generalny, ewentualnie powstanie. Ale nie cytują drugiej części tego zdania, gdzie który pisze, ale to ma być tylko straszak mający na celu wymuszenie na władzach ustępstw. Bo tak naprawdę Puroń oczywiście w desperacji, mając poczucie, że wszystko się rozsypało, to sięgnął po taką radykalną retorykę, ale i cel miał być wymuszenie negocjacji. No i mamy drugi nurt opozycji, który się tak naprawdę zacznie w dużym stopniu rodzić. On będzie tężał. Pierwszym punktem jest oczywiście Solidarność Walcząca Kornela Morawieckiego, która powstaje w połowie 82 roku we Wrocławiu, właśnie w opozycji do polityki TKK, później w opozycji już do zwolnionego zinternowania Wałęsy, gdzie celem będzie najkrócej mówiąc organizacja strajku generalnego i najchętniej rozszerzenia tego buntu przeciwko reżimowi komunistycznemu poza granice Polski. Cel oczywiście wydało się wtedy kompletnie utopijny, ale ci ludzie w to wierzyli. Tak były więcej idee są, nie żadne tam negocjacje z komunistami, bo to nic nie da, tylko zmuszenie ich do oddania władzy. Może nie przez drogą powstania zbrojnego, ale drogą strajku generalnego. I do tej retoryki przystępują kolejne młode, to najmłodsze pokolenie ludzi opozycji, a my zrobiliśmy Federację Młodzieży Walczącej, taka symboliczna organizacja. I inne, które się tworzą od połowy lat 80. i które będą jednym z istotnych, a niedocenianych elementów nacisku nie tylko na władzę, ale i na tą opłacowaną opozycję w latach 88-89. I to jest ta mapa opozycji dla mnie istotna, która się rodzi w latach 80. w konsekwencji stanu wojennego. Nurt umiarkowany, który ostatecznie wygra, przejmie władzę w dużym stopniu w Polsce i zrealizuje swój program takiej umiarkowanej transformacji, w sensie rozliczeń z reżimem komunistycznym i tak dalej, na gruba linia, grupa Kreska Mazowieckiego. To jest myślę, że kwintesencja tej strategii. No i ta opozycja radykalna, która przegra w sposób ewidentny. Można dyskutować dlaczego, czy tak musiało być, ale niebagatelne znaczenie miała podstawa Zachodu. Zachód, i to można dzisiaj już stopniowo powstają matematyczną trochę przyśleć, komu Zachód dawał pieniądze. Przecież ta opozycja w dużym stopniu, to nie ma co ukrywać, przetrwała nie tylko dzięki ofiarności tych kilkudziesięciu tysięcy ludzi i nie tylko dzięki temu, co słusznie nazwano biznesem patriotycznym, czyli naprawdę niewyobrażalnym rozwojowi drugiego obiegu, który w pewnym momencie stał się źródłem finansowania opozycji, te tysiące wydawnictw sprzedawanych za pieniądze i dające, ale też dzięki bardzo poważnym środkom, poważnym z tamtej perspektywy, nie z dzisiejszej, bo to kilkaset tysięcy dolarów w skali roku, które płynęły głównie ze Stanów Zjednoczonych do podziemia solidarnościowego w Polsce. Otóż to nie przypadkiem płynęły nie do Kornela Morawieckiego,
prawda, nie do KPN-u Moczulskiego, nie do Federacji Młodzieży Walczącej, tylko do TKK, do otoczenia Wałęsy. Bo to ci byli uważani za takich bardziej odpowiedzialnych, racjonalnych, a nie za utopistów, którzy chcą znowu wywołać jakieś powstanie. I to też miało istotny wpływ na układ sił w opozycji w latach 80. i rzutowało na to, co się wydarzyło w roku 89. Chociaż nie przesądziło to, żeby była jawność o tym, że to się wydarzyło. Tutaj znacznie więcej czynników zadziałało w roku 89. To tyle. Temat jest bardzo szeroki. Dzień dobry. Ja mam pytanie odnośnie tego, czy Jaruzelski miał wewnątrz partii bezwzględne poparcie w kwestii stanu wojennego, czy istniała wewnątrz partii jakaś opozycja, która by nie chciała radykalnego rozwiązania? Oczywiście byli przeciwnicy i ci przeciwnicy się objawili w momencie wprowadzenia stanu wojennego, akcja masowego oddawania legitymacji partii. To naprawdę, zwłaszcza w kręgach takiej wielkomiejskiej inteligencji, miało masowy charakter, ale był też taki najbardziej słynny przykład, to jest Komitet Miejski PZPR w Polkowicach, który w ogóle rozwiązano, bo no właściwie nikt już nie chciał tego popierać, ale oczywiście to byli głównie szeregowi członkowie, KC, którzy też byli przeciwni, ale ten opór był rozproszony. Ten opór był rozproszony, większość aparatu partyjnego, a to niestety jeszcze była tak naprawdę istota. Pamiętajcie Państwo, że PZPR formalnie dwumilionowa, powiedzmy w tym okresie, tam 2 miliony kilkaset tysięcy, tak naprawdę to była szara, bierna masa, którą zarządzało kilkanaście tysięcy ludzi z funkcjonariuszy aparatu PZPR i kilkadziesiąt, przesadzam, więcej, 300 tysięcy ludzi z nomenklatury PZPR, różnych kierowników, dyrektorów delegowanych przez PZPR na te najważniejsze stanowiska. I tutaj zdecydowanie większość oczywiście popierała stan wojenny, co nie znaczy, że wszyscy, prawda? I tam przeszła czystka, ale nie jest przypadkiem, że w ramach tych cięć po skrzydłach Jaruzelski pozbył się dwóch pierwszych sekretarzy, czyli Skrzypczaka w Poznaniu i Fischbacha w Gdańsku, także Dąbrowę z Krakowa, właściwie trzech, bo oni nigdy oficjalnie nie zaprotestowali przeciwko stanowi wojennemu, ale byli uważani za nie dość pewnych takich właśnie zamiennych, prawda? Z drugiej strony mamy Kociołek, którego z kolei pozbawiono pierwszego sekretarza w Warszawie i wysłano do Moskwy na ambasadora, jako do przedstawiciela dogmatycznego skrzydła. Więc opór był pewien, natomiast to nie był opór jakiś bardzo duży. To były raczej zindywidualizowane, nieskoordynowane działania, ale trzeba się pamiętać jedno. Tak naprawdę 13 grudnia jest momentem przełomowym nie tylko dla tych relacji między władzą a Solidarnością, władzą a opozycją, władzą a społeczeństwem, ale jest też także przełomowym momentem dla struktury aparatu władzy w Polsce. Bo ciągle niby przez następne 8 lat rządzi Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, ale następuje taki proces, powiedziałbym, militaryzacji PZPR. A mianowicie bardzo wiele istotnych stanowisk PZPR przejmują ludzie z wojska, nawet zaufani Jaruzelskiego. Oni też są członkami PZPR, ale oni mają tą cechę, że oni są wojskowymi. I ta zależność już jest mniej partyjna, bardziej wojskowa. Poza tym rośnie ogromnie poza rolą wojska, która staje się absolutnie najważniejszą, powiedziałbym, takim fundamentem władzy. Rośnie rola oczywiście Służby Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej. Tam też miażdżąca większość jest w PZPR, ale to już są trochę inni ludzie niż ci cywile, prawda, z aparatu partyjnego, którzy do roku 80, bo tak naprawdę ten kryzys aparatu partyjnego zaczął się już z rewolucją solidarnościową, wybuchem rewolucji solidarnościowej, więc ta PZPR też się zaczyna zmieniać wewnętrznie. I to jest bardzo ważny proces, on też dziś jest ciągle słabo opisany. Zaczynają, ale ta PZPR lat 80. jest już w wielu wymiarach inną partią niż ta do roku 80. Także w sensie poziomu kontroli nad społeczeństwem, bo sytuacja, w której do roku 80. najważniejszy był pierwszy sekretarz w województwie, po roku 81. w stanie wojennym już nie jest taka oczywista, bo jest komisarz, szef Wojewódzkiego Komitetu Obrony.
obrony, bo jest szef służby bezpieczeństwa. Oni niby uznają prymat pierwszego sekretarza, ale w istocie rzeczy dobrze oddaje intencje, taki dokument wydany w KCPZPR, instrukcja działalności partii w warunkach stanu wojennego. Ja nie mam tego przed oczami, ale cytat brzmi tak, że w warunkach stanu wojennego partia postępuje krok za wojskiem, odbudowując swoje siły. Znaczy nawet tak wyraźnie powiedziane, że my teraz musimy ustąpić miejsca wojsku, się wrócimy, rzecz jasna do Bonapartii, prawda, do naszej roli, to tak się jakoś dziwnie złożyło, że się to nie udało. Choć oczywiście w sensie liturgicznym, formalnym Jaruzelski dalej odgrywał te wszystkie partyjne rytuały, ale no, widać było, że w takich kluczowych miejscach na trzech wydziału kadr KCPZP, czyli główny kadrowy PRL, no generał Tadeusz Dziecka. I jakby tak patrzyli na kilka innych kluczowych miejsc, łącznie z bezpieką cywilną, gdzie też zostaje generał Kiszczak, prawda, skierowany, żeby pilnować, co też tam się będzie działo z ramienia wojska. To tak to wojsko przejmuje władzę. To jest bardzo istotne, o tym trzeba pamiętać. No i tutaj siłą rzeczy nie ma też miejsca na różne odchylenie. Stąd ta strategia cięcia po skrzydłach Jaruzelskiego. I liberałów, i dogmatyków spychamy na margines, czy wręcz wyrzucamy z PZPR, bo teraz ma być spójność, że tak powiem, ma być jednolitość. Żąda było w ogóle rozważania w pewnym momencie, żeby w ogóle zlikwidować PZPR i położyć, powołać nową partię. Tak ideowy komunizm złożono, ale tutaj nie ma jasnej odpowiedzi. Wiemy, że Jaruzelski się na to nie zdecydował, natomiast odpowiedzi, dlaczego tego nie zrobił, są dwojakie. Jedna, że ze strachu przed towarzyszami radzieckimi, że radzieccy by nie mogli przyjąć, że jak to PZPR zlikwidowana, że to za daleko by poszło, nie można po prostu likwidować, że generał likwiduje partię, która się nie mieści w kanonach marksizmu-leninizmu. To jest jedna odpowiedź. I druga, która chyba nie bardziej przekonuje, choć nie wyklucza tej pierwszej, jest taka, że generał Jaruzelski po prostu obawiał się, jaka będzie liczebność tej nowej partii. Więc wolał podtrzymać ten mit tych 2 milionów. Co moim zdaniem było w dużym stopniu fikcją w latach 80., niż nagle zostać z kilkuset tysiącami jako główną bazą do rządzenia. To mu groziło przy takiej generalnej wymianie legitymacji właśnie i zasadniczej zmianie reguł. Z czego to wnoszę, jest taki moment, kiedy generał Jaruzelski musi podjąć decyzję o komunistycznym, o przyszłości Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej. Coś takiego powstało przez rewolucji solidarnościowej, grupa tak dogmatycznych, młodych dogmatyków. Uważała, że ZSMP, czyli ta główna przybudówka partii, jest taka mało ideowa i powołała KZMP. No i coś z tym KZMP trzeba było w stanie wojennym zrobić. No i generał Jaruzelski powiedział, że no, trzeba to włączyć szereg ZSMP, rozwiązać ten KZMP, bo tam jacyś są sekciarzy i dogmatycy. Moglibyśmy też taką partię zrobić piękną, ale ona była taka KZMP kadłubkowa, tam miałaby może kilkaset tysięcy członków, a to jest za mało. I to się wydaje było głównym powodem, dla którego Jaruzelski się nie zdecydował na likwidację PZPR, ale jakby nie wykluczam też, że ten czynnik niechęci narażenia się Moskwie też odegrał istotną rolę, zwłaszcza, że jakby no, Moskwa nie była do końca zadowolona, czy nie była zachwycona stanem wojennym i tym, że Jaruzelski jakby przygasił ten płomień kontrrewolucji w Polsce, no ale i za to Jaruzelski dostał order Lenina w 1984 roku, ale równocześnie no, ciągle aż do momentu dojścia Gorbaczowa do władzy Jaruzelskiemu wspominano, że ten kościół taki silny, że ta podziemie solidarnościowe ciągle żywotne, no, że rolnictwo nieskolektywizowane, więc był taki katalog zarzutów, które Jaruzelski wysłuchiwał, ilekroć się do Moskwy udało, to się dopiero skończyło z nastaniem Gorbaczowa sekretarza generalnego, czyli w roku 85.